20 marca, w przededniu kalendarzowej wiosny, siematycki zespół szkół przy ulicy Kościuszki odwiedziło kilkuset gimnazjalistów w ramach tegorocznego Dnia Otwartego. Uczniowie siematyckich i okolicznych gimnazjów przybyli do szkoły wraz ze swoimi nauczycielami, by bliżej poznać ofertę edukacyjną placówki na najbliższy rok szkolny. Tradycyjnie w sali gimnastycznej uczniów powitała dyrektorka szkoły Bożena Krzyżanowska, prezentując atuty i zalety szkoły. Studiować ekonomię, to sprawdźcie, jakie przedmioty są punktowane na ekonomicznych kierunkach. Jeżeli ktoś chce studiować kierunki medyczne, jakie tam są przedmioty. Jeżeli ktoś chce studiować kierunki politechniczne. Uczniowie obejrzeli także część artystyczną, przygotowaną przez klasę 2L, pod czujnym okiem wychowawczyni Marianny Flex. Po części oficjalnej gimnazjaliści wyruszyli na wycieczkę po korytarzach i pracowniach szkoły, by z bliska zobaczyć miejsca i sprzęty ułatwiające naukę. Ucznia, witam w pracowni fizycznej i proszę bardzo o zabranie głosu. Witam wszystkich tu zabranych. Jak się domyślacie, jest to pracownia fizyczna. My uczęszczamy właśnie na profil matematyczno-fizyczny i chcielibyśmy Wam przedwieczyć, na czym polega nauka fizyki w tej szkole. Łukasz, opowiedz coś, może polega. Tak jak kolega powiedział, w roku szkolnym 2009-2010 szkoła planuje przyjąć uczniów do 7 klas liceum ogólnokształcącego oraz jednej klasy techniki.